Cześć, z tej strony Szymon. Jeśli posiadasz już certyfikat SSL i chcesz zainstalować go na swoim koncie hostingowym, to świetnie się składa. W tym materiale omówimy sposób instalacji certyfikatu SSL w panelu Direct Admin. Zaczynamy! Przejdź teraz do panelu Direct Admin i zaloguj się na swoje konto hostingowe. Jeśli wyświetlona zostanie lista domen, kliknij tę, w której chcesz zainstalować certyfikat. W ustawieniach podstawowych znajdź i kliknij przycisk Certyfikaty SSL, a wyświetlone zostanie miejsce do obsługi certyfikatów wybranej domeny. Spośród trzech opcji u góry wybierz ostatnią, oznaczoną jako Wklej wygenerowany klucz prywatny i certyfikat. Jeśli obecnie widnieje tam poprzedni certyfikat, można śmiało go skasować. W to miejsce wklej klucz prywatny, bezpośrednio pod kluczem prywatnym wklej certyfikat SSL. Zmianę zatwierdź przyciskiem Zapisz certyfikat SSL. Uwaga! Jeśli posiadasz certyfikat SSL w formie plików, otwórz te pliki przy pomocy edytora tekstu, np. poprzez notatnik, a wyświetlona zostanie tekstowa forma certyfikatu. Skopiuj te dane i wklej do panelu Direct Admin. Po zapisaniu klucza prywatnego i certyfikatu SSL, kliknij przycisk zatytułowany Kliknij tutaj, aby wkleić certyfikat root CA. Znajdziesz go bezpośrednio pod oknem certyfikatu. W tym miejscu zaznacz opcję Użyj poniższego certyfikatu root CA, a następnie w puste okno poniżej wklej certyfikaty pośrednie. Zatwierdź tę operację przyciskiem Zapisz. Wróć teraz do opcji Certyfikaty SSL i odśwież stronę. W ten sposób sprawdzisz, czy SSL został poprawnie zainstalowany. Aktywna powinna być opcja Wklej wygenerowany klucz prywatny i certyfikat oraz widoczne dane certyfikatu, a pod nimi panel wyświetli datę wygasania SSL oraz jego zakres. Dla standardowego certyfikatu będzie to nazwa domeny oraz subdomena www. Brawo! Udało Ci się zainstalować certyfikat SSL. Certyfikat będzie aktywny w ciągu kilku minut. Aby Twoja strona internetowa współpracowała z zainstalowanym certyfikatem, konieczne może być włączenie obsługi SSL w zapleczu Twojej witryny. Dziękuję za skorzystanie z wideoporadnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.